Cześć, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. No, to co? Jakieś pytania? Czy Elex II? Elex. Słodki Jezu. Nie, ja się postaram szybko o tym Eleksie. Ja tylko chcę ponarzekać, bo po pierwszym Eleksie no ja sobie zdawałem sprawę z jego wad i wiedziałem, że to jest gra Piranii i że ona wygląda i chodzi jak chodzi, ale jednak myślałem, że po tym sukcesie pierwszego Eleksa, który się sprzedał dość dobrze, że ta dwójka to w końcu będzie coś innego. Ale ja pierdolę. Czego oni się nie nauczą robić gier? Oni od zawsze to samo robią. Można. No to tak, ale to jakiś minimalny chociaż progres. No chyba jest jeszcze gorzej niż było wcześniej. No ta gra jest fatalna. No kurczę, no kto to wydaje takie przerywniki filmowe, tak wyglądające w dzisiejszych czasach? No to nie wiem, to przecież... Wirtuozi zza Odry. Jak to można, że ktoś przypuścił, że... Ja sobie nie wyobrażam, że oni to, siedli gdzieś w jakimś pokoju meetingowym, ktoś puścił taki wstępniak, ten co nas wita, to intro i oni stwierdzili, zajebiście jest. No przecież to jest taki kasztan. To nie wiem, skorzystaliby z jakiejś takiej, jak indyki robią, z jakiegoś takiej techniki, że coś w komiks by to wzięli, poprosili kogoś, żeby to ładnie narysował i by to było pięknie, ładnie zrobione. Także no jest tyle dróg do jakiegoś nawet maskowania tych braków w budżecie. No da się to zrobić, a oni walą ciągle swoją tą samą kaszanę raz po razie i normalnie jak ja do tej pory byłem w tej grupie, która by broniła gier Piranii ze względu na jakiś sentyment, na to, że tej gry ich tak wyglądają, bo my pamiętamy Gothica i my chcemy Gothica i to jest Gothic, no to tym razem mówię basta, skończyło się, ja już teraz od nich nic nie wezmę, dopóki nie zobaczę, że tam jest naprawdę coś innego, coś nowego. Z początku myślałem, że ten Elex będzie fajny, bo pomijając intro oczywiście i pomysł na wprowadzenie nas do fabuły, bo oczywiście nasz bohater to jest ten sam bohater Jax, którego pamiętamy z jedynki i tam był już super kozakiem, który pokonał tego tam najgorszego złego. Tutaj stracił swoje siły, bo został ugryziony przez najeźdźców z obcej planety, obcej cywilizacji. Oczywiście teraz musi się uczyć wszystkiego od nowa i na początku znowu jesteśmy takim chłopcem do bicia, sobie nie radzimy z najprostszymi jakimiś schorowanymi potworami, no ale to taki typowy Gothic jest, że tam sobie ciachamy. Ale zdobywamy. To jest i tak upgrade względem Gothica 3, bo tam głównemu bohaterowi po prostu jak przybił do portu, to zajebali statek i musiał się wszystkiego uczyć od nowa, także to, że on dostał w papę, to jeszcze ma więcej sensu, nie? Został ugryziony, tak. I stracił swój sprzęt, bo akurat jedna z tych kapsuł tych najeźdźców spadła na jego dom. Wyobraź sobie taki zbieg okoliczności. No i na początku było okej. Jest gotykowy klimat, myślę sobie spoko, ale to później wszystko się posypało, po prostu wyszło szydło z wora, że to jest to samo, ten sam gniot, tak samo niedziałający, przepraszam. Zasypuje nas jakimś ogromem questów na początku. Ja nie wiem, ja pierwszy rozdział grałem 30 godzin, a pozostałe 4 skończyłem w 20. W tym pierwszym zostałem zasypany questami pobocznymi. One są spoko. Niektóre się trafiają tam takie perełki, ale no dużo polega po prostu na zabijaniu jakichś tam potworów i byciu chłopcem na posyłki. Te wszystkie questy też zdobywamy tam z kilku frakcji, które są porozrzucane po całym świecie, więc poznajemy te frakcje, dużo gadamy, dużo jest dialogów, dialogi są napisane koszmarnie, ale to już jest temat na inną historię. No i później dochodzimy do tych dalszych etapów gry i tam to już się kompletnie nic nie dzieje. Umiejętności dostępne dla naszej postaci są rozpisane tragicznie. To jest po prostu dodawanie 10% do obrażeń, dodawanie 10% do walki dystansowej, 5% do wytrzymałości na obrażenia, no bzdura, nic to nie wnosi ciekawego do samych mechanik walki. Nawet jak twórcy starali się coś zrobić nowego i od początku jesteśmy wyposażeni w plecak odrzutowy, który pozwala nam tam latać trochę w przestrzeni, przez to jak długo będziemy mogli latać, to zależy od tego, jak tam go ulepszymy odpowiednio, no ale na początku jest to chwilka, później jest coraz więcej, nawet możemy toczyć takie walki w powietrzu, ale to też wszystko jest po prostu zrobione fatalnie. Te umiejętności nam tak naprawdę nic nie dają. Jeśli nauczymy się na początku tego drewnianego systemu walki, no to na dobrą sprawę ogranicza nas tylko broń, a wydaje mi się, że już na samym początku nawet z tą podstawową postacią bylibyśmy w stanie natłuc jakiegoś trolla, bo to jest ta walka działa na prostych zasadach. Uderz dwa razy, odskocz, wtedy troll się zamachnie, uderz dwa razy, odskocz. Na początku nas po prostu będzie ograniczała słaba broń, że nie będziemy w stanie zadać mu dużo obrażeń, że ta walka się bardzo dużo przeciągnie i to nie będzie miało sensu. Ale mówiłem, że w późniejszej części gry ta zawartość jest jeszcze gorzej dawkowana, bo później pod sam koniec zostają nam już tylko same jakieś questy główne, które polegają na zabij 30 potworów w 3 miejscach, czyli łącznie 90 potworów do zabicia i my musimy się tylko teleportelami? Nie. Co? Przy pomocy teleportów musimy się do określonej lokacji dostać, natłuc takie potwory, wrócić. Chyba po prostu. Możliwe. Wrócić i wziąć następnego questa, żeby zabić kolejnych 30 potworów. No i już te naprawdę 20 ostatnich godzin gry okrutnie się męczyłem. Czy coś mi się w tej grze podobało? Kurczę, no poza kilkoma questami pobocznymi naprawdę nie jestem w stanie wskazać jakichś fajnych rzeczy. Ale to też taka klasyka chyba piraniowa, to, że pod koniec gry kompletnie zanika wszystko dookoła tego głównego questa, jakieś zadania poboczne i kończymy tylko z tym endgame'em tak naprawdę. Już tak chyba w 2 Gothica było, w 1 też chyba. Może to coś w tym jest, wiesz, może ja to po prostu odbieram w taki, a nie inny sposób, bo się zestarzałem. To znaczy, nie, wiesz, to nie jest zbyt dobry design, nie? Że nagle na koniec ci chodzi mi o to, że na początek, a potem nie masz nic pod koniec. Ta gotikowość mnie już przestała jarać po prostu. W ogóle mnie to nie sprawia mi to frajdy. Nie wiem, w zeszłym roku dobrze wiecie, że skończyłem ogrom gier i to na ogół były gry, które chciałem ograć, więc fajne produkcje i tam były ciekawe rzeczy, tam były ciekawe mechaniki, rozwiązania, oryginalne podejście do niektórych tematów, a ten Elex II to jest... O Boże. Ja jestem w szoku, że dopiero teraz sobie zdałeś sprawę z tego, jaka to jest i miała być gra, bo szczerze powiedziawszy, to ja w gry Piranii przestałem wierzyć tak chyba przy zapowiedziach pierwszego Elexa? Jakoś już sama zapowiedź mi nie siadło i pomysł na tę grę, a jak usłyszałem, że Pirania ma robić walkę, w której używa się jetpacka, to już się troszkę złapałem za głowę z przerażenia, bo... A to fajnie, bo czasami tak, wiesz, użyjesz tego i cię tak wyrzuca gdzieś, a w międzyczasie ci się skończy paliwo i już spadasz i nie możesz się odratować i umierasz i tak się kończy walka. Gry Pirania Bytes bardzo mi się kojarzą z grami od studia Spiders. Tylko problem jest taki, no to jest w ogóle ciekawe, bo wydaje mi się, że Pirania na początku swojej przygody game developingowej startowała znacznie wyżej niż Spiders, no bo te pierwsze Gothiki były drewniane, ale były bardzo spoko i jak na możliwości młodego studia z Niemiec były naprawdę spoko. Tak z czasem mam wrażenie, że oni nie tyle stoją w miejscu, a wręcz się cofają w przeciwieństwie do Spidersów, którzy zaczynali z grami na średniej, ambitnymi, ale średniej jakości, mocno średniej, ale cały czas gdzieś tam ewoluują, nie? Więc no, nie wiem, co się w tej Piranii dzieje, że u nich te gry od lat no to, wyglądają. To wygląda tak jakby samo. Oni nie grali w gry. Wiesz, jakby oni ciągle grali w jakieś gry tam z lat 2000 i nie patrzyli w ogóle, jak się branża zmienia, co tam się dzieje, jakie są pomysły, jakie są nowe rozwiązania. Oni beton. Beton, nic więcej nas nie interesuje. Nie wiem, czy mają aż tak wysokie mniemanie o sobie i o swojej pracy, że uważają, że to już jest szczyt i lepiej się już nie da zrobić, ale no kurczę, szanujmy się, szanujmy. Jeszcze oczywiście dochodzi cała gama problemów technicznych, doczytywanie tekstur, znikające głowy, znikające całe budynki gdzieś z miast. O, w ogóle mój ulubiony to jest mechanika broni dystansowej, palnej, bo to działa na takiej zasadzie, że załóżmy, że mamy tam shotguna, strzelbę i on ma pojemność magazynka 5 naboi i teraz tak, jak wystrzelimy 5 naboi, to musimy przeładować strzelbę, a przeładowanie strzelby w grach zawsze jest trochę dłuższe, bo te naboje trzeba tam umieścić, ale jeżeli odłożymy broń i weźmiemy ją ponownie, czyli po prostu przyciśniemy tam, nie wiem, no skrót, trójkę, co trwa dosłownie sekundę, ona jest automatycznie przeładowana. I to po prostu tak robi z tej broni taką maszynę do zabijania, że każdy większy przeciwnik no jest na kilka strzałów i nie jest w stanie nam nic zrobić. No, czym dalej wraz, w tym gorzej się w to gra, tym więcej błędów wychodzi. I naprawdę, nie wiem, chciałbym, żeby oni stworzyli grę na 10 godzin, ale porządnie zrobioną grę, z mniejszym światem, z mniejszą ilością questów, z krótszą linią fabularną, ale porządnie zrobioną, solidnie grę, zamiast takiego rozwleczonego open worlda znowu. Ale właśnie to robiło Spiders zawsze. Oni robili te swoje RPG na jakieś 15 godzin, na raczej półotwartych mapach, więc to była mniejsza skala, więc mogli się skupić na tej fajnej fabule i świecie, plus dopieszczać te swoje elementy. No, to nie zawsze wychodziło, ale to nie było nic ponad ich siłą, oni się cały czas uczyli, a tu oni się z każdą kolejną grą, Pirania chce zwiększać ten scope swoich produkcji, ale kompletnie się nie uczą przy tym niczego, mam wrażenie. No i to ich cofa. Tak. Chyba z każdą produkcją. No i oczywiście zakończenie tego drugiego Elexa też jest otwarte i wskazuje, że będzie kontynuacja, ale już teraz widać, że dwójka się słabo przyjęła i raczej jest dużo osób z podejściem podobnym do mojego, że chyba przestaną bronić Piranii i się odbiją na zawsze już od tej firmy. Także nie wiem, czy będzie budżet na trójkę. Czy to nie jest koniec? Nie wiem, no ja im źle nie życzę, ale no mam nadzieję, że się ogarną. Ja też nie, już to zaorać. Czy nie tyle ale zaorać, Kacper, co się postarać. Grałeś kiedyś w jakąś grę Piranii? Ja miałem styczność z pierwszym Elexem. Nie wiem, czy Gothic też jest od nich. No tak. Ale Gothic mi zawsze się średnio podobał, nawet jeszcze w czasach podstawówkowych. Ale ty chyba możesz być za młody na Gothica. Trochę inne tak. Inne czasy były. Już więcej widziałeś w życiu niż dobrych gier niż ten Gothic. No, a dobra, to już tak tylko podsumowując, trochę więcej, trochę bardziej szczegółowo rozpisałem się na temat Elexa w recenzji swojej, którą znajdziecie na serwisie Pograne i serdecznie do niej zapraszam. A jakie jest wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!